Wchodzimy do ostatniego bossa. Zobaczmy filmik. Go nie pokonamy, na pewno go nie pokonamy. Na 100% go nie pokonamy. Ale żeby był filmik cały, jak on wygląda. Jak się prezentuje. I o co w tym wszystkim chodzi? Ej, czyli to nasz podstawowców. A nie wiem, że tych eliksirów. Cios, cios, cios. Na życie. Dobra. Już się nie wystraszył, bo już krainę zmienię. No, mamy pomocnika takiego. ...328 zabraliśmy, pięknie. Chłopak ruszy, bo on jeszcze kontra nam wyszła. Już teraz wraca do swojej krainy. Jedną trzecią zebraliśmy. No tutaj trzeba będzie się wspomóc kimś. Za długo się nie nauczyć. Ale taki ma jeszcze cios. Taki ma cios, proszę. Ale trzeba się też nauczyć. Tych wszystkich ciosów. Znowu kraina yokai. To atakuje mnie, czy jego? Chyba jego, co? Kurde, dobrze zblokowałem przypadkowo. Ale jest szybki, serio. Ja nie jestem źle, to znowu muszę nabrać się. Źle, zły moment, naprawdę zły moment. Wziąłem zły moment. Eliksir, drugi eliksir, bierzemy. Dobra, to już sobie życia bym zajmował. Czyli jest kolejne życie. Patrzcie, pięknie tutaj wyszedł. No tragedia, nie? To jest najtrudniejszy boss w całej grze. Jakby ktoś pytał, no. 356 mu zabrałem, ale... Teraz nawet trochę zabrałem, nawet prawie całe kimu zeszło. Oj, to było mocne. O, ale mnie tu przyatakował. Chłopak. Także... Tak wygląda. On ma potem jeszcze dwie fazy podobno. Nie wiem jeszcze, jak one wyglądają. Ale... Zapewne jest ciekawe. Jak się do niego dochodzi? Stąd... Biegniemy po prostu szybko, prosto. Tutaj wszystkie yokaje nas chcą składzić, a my wchodzimy tu. Prosto, drzwi. Jest szybki, to naprawdę trzeba być... Jak samemu się z nim bije, to... A jeszcze będziemy się na demo.
jeszcze na życie. Albo coś tu źle robię. Albo... Co ja mu zabieram? Nic ja mu nie zabieram. No to przedtem poszło lepiej. O, Takemaru. Super wojownik. No to tutaj trochę powalczymy, chyba że znajdziemy jakiegoś mistrza. Ale dobra, spróbujmy jeszcze to sobie tak przejść normalnie, jak trzeba było. Facet, który strzela, więc trzeba go zdjąć. Ale nie tędy. A mianowicie tędy. No jeszcze jeden. Ten jakiś taki silniejszy. Jakby z włócznią był. No i tak teoretycznie należałoby za każdym razem tam się biją z tym. Jukami. Wziąłem go po prostu z góry. Gdzie teraz jest drabina? Nie ma tu drabiny już. Nie trzeba. Drabiny, prawie bym spadł. I teraz zobaczymy 144, 144. No, wybierzemy pierwszego lepszego pomocnika. Na spokojnie. Eliksiry. Wszystkie jakie można. I wchodzimy. Zobaczyć jak to by było z kimś. A potem spróbujemy z prawdziwym przeciwnikiem. Tak to jest właśnie z komputerowym przeciwnikiem. Co on robi? Zobaczcie co on robi. Modli się. Skupia się. Się na maks. Bez pomocy. Ściągnąłem na siebie uwagę. No ale jak to przystało na największego bossa? Dobrze nam idzie. Ataku. Ale tutaj trochę przyblokowałem. Nie mamy eliksirów, trzeba wziąć. No sobie dodał życia, czy co? Myślę, że już więcej nie zabraliśmy. No, oj. Blok. Mam jeszcze to. Trzeba mieć dobrze rozwiniętą moc, czy moc magię, żeby tym się posługiwać. Jakieś tutaj uniki porobiliśmy. Blok, blok, blok. Dość dużo tych strzałek ma.
całkiem nam jakoś to idzie, nie? Niech fan dnia, patrz sobie na to. O, jeszcze jakiś. Jeszcze nie wziąłem żadnego życia. No, atakuj, chłopie. Patrzcie, stoi. Stoi. Bo się co? Zaciął. Teraz coś tam jego pokona, bo po prostu sobie. Opa. Szkoda, że tu nie ma takich. Backstabów. Prawie połowę życia poszło, no. Jeszcze takie ma jakieś eliksiry. Ale też długo się z nim walczy, nie? Sami przyznacie. Póki mój kolega gra. To mam szansę, nie? Tak mało zostało mu życia. Nie. Uciekaj sobie, uciekaj. O, dobra. Dobrze, dobrze. Mam tutaj prądy. Nie mam już eliksirów, muszę poświęcić. Nie, nie. Gdzie ten mój kolega? O Jezus! Dobrze, że go skontrowałem fuksem. Kurczę! Jaj. Tamten stał! On powinien bardziej być agresywny. Kurczaczki, ale było blisko. No ale tragedii jakiejś wielkiej nie ma. Muszę mieć więcej eliksirów, pomocnika. I damy radę. Do zobaczenia przy pokonaniu bossa. Ciekawe za jaki czas.